Dzień dobry, moi drodzy. Dotarła do nas kolejna paczka. Jak widzicie, bo jest już napisane z boku. Aneta, kolejna drukarka z Chin, firma Girbest. Myślę, że ten sklep również już na pewno znacie. To jest model, no właśnie nawet sam nawet nie wiem jaki, wiecie? Zaraz może gdzieś tutaj jakaś specyfikacja będzie. A nie ma. Ale numer. Wiecie co? Że nawet nie wiem. Jak nie wiem, to się zaraz dowiem, nie? Otwieramy i zaczniemy to składać. Zobaczymy, co jest zawartością. Później troszeczkę odpoczniecie od mojego głosu i zrobić tej kamerę zbliżenie i zacznę to składać. Warstwa numer 1. Już wam będę pokazywał. Warstwa numer 1. Czyli to jest Aneta A8. Już tutaj zobaczyłem. Warstwa numer 2. I najcięższa warstwa na samym dole. Dalej. I warstwa numer 3. Aby tego nie wysypać. Już nie hałasuje. Czyli mamy takie trzy wytłoczki styropianowe. Gdzieś tutaj musi być jakaś instrukcja, nie? Tutaj płytka. Tutaj nie ma, Dobra. Zaraz poszukamy. Tutaj płyta główna, tutaj boki. Poszukam i znajdę. Czyli zbliżenie na stół i zapraszam was do montażu tejże drukarki. Powiem szczerze, nie ma nic milszego niż składanie takich urządzeń. Wiele można się z tego nauczyć, naprawdę. Nieważne tak naprawdę jest później, czy ta drukarka będzie, czy jakiekolwiek urządzenie będzie jakimś, nie wiem, super urządzeniem, czy nieudanym urządzeniem, ale to, czego się nauczycie w czasie montażu, tego na pewno nie stracicie. Więc do dzieła, nie? Zabieramy się do pracy.
dotarliśmy do końca nagrania. Drukarka cała poskładana. Jak widzicie, pierwsze uruchomienie to jest zawsze ta wielka niewiadoma, gdzie coś się zbudowało, włącza się zasilanie i będzie ok, czy nie będzie ok. Będzie jakaś pomyłka, czy też nie będzie. Udało się uniknąć jakichkolwiek błędów i słuchajcie, po złożeniu, kiedy przewody jeszcze były luźne, włączyłem, zobaczyłem, że działa. Wyłączyłem wszystko. Jak widzicie, te wszystkie przewody są powkładane już tutaj w te takie plecionki z plastiku, więc wygląda to już w miarę statycznie. Zapuściłem później druk jakiegoś obiektu nieznanego mi tak naprawdę z karty SD, z microSD, no i wyszedł taki oto ludzik. Bez problemu to się wszystko trzyma, tutaj jest normalna taśma malarska, ale kurde, dobra, szpachelka. Trzyma się całkiem mocno, jak to PLA, nie? I tutaj specjalnie również użyłem takiego chińskiego PLA próbkę. Te kody, które tutaj są zawsze na tych kartach nagrane, plus ten chiński PLA, to naprawdę dobrze działa. O kurde, no, dalej. Dobra, odeszło z papierem i obiekt wygląda, myślę, że jak na pierwszy wydruk, naprawdę, naprawdę nieźle. Drukowało się parę ładnych godzin, tutaj była warstwa chyba 0.15, jak pamiętam z nazwy pliku. Porobię wam zbliżenia, sami ocenicie, czy to dobrze wyszło, czy źle. Jeszcze włączę zasilanie. Będziecie słyszeć mnie i obok wiatraki. Ten wyświetlacz, duży czytelny, cztery linie tekstu. Całe operowanie po menu jest tutaj z tych kilku klawiszy. Nie jest to dotykowe, tak jak w poprzedniej drukarce, którą wam pokazywałem. Ale spokojnie można przepchnąć i całą konfigurację tutaj zrobić. Słuchajcie, działa, nie? Działa i drukuje, więc to najważniejsze. Podgrzewanie stołu również działa, więc można tutaj będzie się pokusić o materiały bardziej, powiedzmy, problematyczne niż PLA. Ja jestem zadowolony. Pierwsza drukarka taka typu do it yourself, czyli zrób to sam, poskładana, i o to mi chodziło, żeby również z takimi konstrukcjami się zaznajomić. A to dlatego, że przygotowujemy się na coś bardziej poważniejszego w najbliższych tygodniach, czy no mam nadzieję, że w tygodniach najbliższych rozpoczniemy budowę bardzo poważnej drukarki, ale o tym będę was informował na bieżąco. Link do tej konstrukcji, do elementów oczywiście tradycyjnie w opisie filmu. Aneta 8 z GearBest poskładana, czyli plan wykonany w 100%. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie.